Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na recenzję głośnika Bluetooth firmy Luxa 2. Jest to głośniczek o nazwie Groovy. Powiem wam, że warto obejrzeć recenzję do końca, ponieważ jest to najlepszy głośnik Bluetooth, jaki było mi dane testować w tym roku. I z pełnym przekonaniem powiem, iż jest to najlepszy głośnik Bluetooth, jaki testowałem w ogóle, poza Bose Soundlink Mini. Głośniczkiem, który testowałem jakiś czas temu, pamiętacie test dźwięku z kanału, natomiast tamten głośnik kosztował ponad 1000 zł. Tutaj mamy konstrukcję za 300 zł, bardzo dobrze wykonaną, bardzo dobrze grającą, no i przy okazji świetnie wyglądającą. Zapraszam was do oglądania. Ok moi drodzy, przed wami głośniczek Luxa 2 Groovy. Bardzo udany egzemplarz, jeśli chodzi o głośniki Bluetooth. Naprawdę fajnie wykonany i świetnie grający. O tym przekonacie się w dalszej części recenzji, kiedy pokażę wam test dźwięku. Natomiast co do takich podstaw, głośnik taki można kupić za jakieś 320 zł. Jest to cena premierowa, ponieważ on w Polsce dopiero co się pojawił. Jak widzicie, głośnik nie jest za duży. Tak wygląda przy nim telefon komórkowy. Głośniczek jest naprawdę mały, nie jest ciężki, ponieważ waży nieco ponad pół kilograma. Mamy fajny uchwyt skórzany, taką rękojeść. Też jest czarna w komplecie, jeśli ktoś by wolał kolor czarny. Mi natomiast bardziej podoba się ten kolor, więc możemy go sobie elegancko przenieść. W komplecie mamy także specjalny pokrowiec, jeśli byśmy wyjeżdżali, na przykład pakowali go do walizki, tak żeby się nie zniszczył. Natomiast jeśli chodzi o te zniszczenia, to jest bardzo, bardzo odporny głośnik, ponieważ, moi drodzy, zobaczcie, cały front mamy pokryty siateczką mesh, a calutka obudowa jest ze szczotkowanego aluminium. Ten głośnik jest naprawdę solidny, obudowa jest mocna. Podejrzewam, że nawet upadek z kilku metrów nie zrobiłby na nim dużego wrażenia. Przetrwałby bez problemu. Na dole widzicie też antypoślizgowe nóżki, które sprawiają, że jeśli ten głośnik sobie stoi, to nie przesuwa się. Druga rzecz taka, że on sobie może na nich troszeczkę wibrować. Jak widzicie, tutaj mamy też taką przerwę pomiędzy podstawą a samym głośnikiem, ponieważ to jest, moi drodzy, głośnik 2.1. Czyli mamy dźwięk stereo, dwa głośniczki plus subwooferek. Jeśli włączymy sobie utworek z mocnymi basami, będziemy czuć, jak wszystko drży naokoło. Tak więc głośnik ten już na samym początku bardzo plusuje materiałami, jakością wykonania. Nie jest to żaden plastik, jest to prawdziwe aluminium wysokiej jakości. Natomiast jeśli chodzi o to, co ten głośnik potrafi jeszcze, takie surowe parametry, moi drodzy. Posiada on baterię o pojemności 1800 mAh. Ładuje się ta bateria maksymalnie 3,5 godziny, a wystarcza na kilka do kilkunastu godzin słuchania muzyki, w zależności od ustawienia głośności. Na najwyższej głośności, gdzie ten głośnik gra już naprawdę bardzo głośno, to jest 3 do 4 godzin. Przy takiej średniej głośności jest to 6 do 8 godzin, maksymalnie do 11-12 godzin, jeśli byśmy słuchali tak umiarkowanie, nie za głośno. Moc tych głośniczków wewnętrznych to jest 2 razy po 2,5 W, czyli jak na takie maleństwo całkiem dobrze. Obsługiwane są protokoły A2DP, czyli bezprzewodowe strumieniowanie muzyki stereo, oraz AVRCP, czyli sterowanie funkcjami tego głośniczka z poziomu naszego telefonu, smartfona, a także odwrotnie, czyli możemy na przykład tutaj przyciskiem zatrzymać piosenkę na naszym smartfonie. Poza tym głośnik ma także funkcję hands-free, czyli możemy przy jego pomocy odbierać rozmowy telefoniczne i rozmawiać. Tutaj ma mikrofonik, także będziemy słyszeć rozmówcę poprzez sam głośnik. To jest taka funkcja, powiedzmy, dodatkowa, ale potrafi się przydać. Jeśli chodzi o łączność Bluetooth, to zasięg wynosi do 10 metrów, czyli taki standard głośnika Bluetooth, a standard tego Bluetooth to 2.1. Czyli wszystkie urządzenia, które są kompatybilne z tym standardem wzwyż, będą widziane przez ten głośnik, będą mogły się z nim sparować. Taka informacja, że urządzenia raz sparowane są zapamiętywane przez głośnik i nie ma wtedy problemu wyszukiwania. Wystarczy na telefonie włączyć tryb Bluetooth i głośniczek sam się zaloguje. Co jeszcze warto zobaczyć, moi drodzy, to ten cały panel sterowania. Zobaczcie, mamy tutaj też wejście AUX, czyli przy pomocy kabla mini jack możemy podpiąć tutaj na przykład bezpośrednio telefon, odtwarzacz MP3, nawet komputer, czyli po prostu możemy używać sobie tego głośnika jako głośnika komputerowego. Następnie mamy włącznik. Głośniczek zapiszczał, mamy tutaj diodę, która nas informuje o różnych rzeczach. O trybie parowania, o włączeniu, o trybie AUX i tak dalej.
kolejny przycisk to ściszanie. Dwa przyciski dalej mamy głośniej. A po środku jest przycisk play pauza oraz służący także do odbierania połączeń i do zakończenia ich. Kolejny port to oczywiście port służący do ładowania głośnika. Tutaj podłączymy dostarczony w komplecie kabelek. Na końcu mamy mikrofon. Rzućcie jeszcze okiem z bliska na wykonanie tego głośnika. Naprawdę nie ma do czego się przyczepić. Już sam ten uchwyt robi wielkie wrażenie, a jest to tylko kawałek skóry. Nadaje on takiego specyficznego, oldschoolowego wglądu temu głośnikowi, co wyróżnia go, myślę, na tle innych głośniczków dostępnych na rynku, ponieważ mają one na ogół jakieś dziwne, fantazyjne kształty, czasami proste kształty, ale nie mają tak fajnego, staroszkolnego wglądu. Siateczka najwyższej jakości, w przodu mamy napis Luxa 2. Jeśli ktoś z Was nie orientuje się, to Luxa 2 jest jakby odłamem firmy Thermaltake, którą bardzo dobrze znacie z mojego kanału. I zobaczcie, jeszcze to szczotkowane aluminium, wygląda naprawdę pięknie. Takim głośnikiem po prostu można i warto się pochwalić. Jak dla mnie pierwsza klasa, jeśli chodzi o materiały i funkcje. A teraz posłuchajcie sobie testu dźwięku.
No i moi drodzy, czas na podsumowanie. Moim zdaniem głośniczek Bluetooth Luxa 2 Groovy to małe dzieło sztuki. Wykonany jest bardzo dobrze, z najwyższej jakości materiałów. Posiada aluminiową obudowę. Gra naprawdę świetnie, co mogliście zresztą usłyszeć w teście dźwięku. Posiada fajny panel kontrolny i mnogość funkcji. Jedyny minus na chwilę obecną to jeszcze dość wysoka cena, natomiast myślę, że ten głośniczek niedługo już troszkę stanieje. Jeśli szukacie głośnika Bluetooth o nietuzinkowym wyglądzie, takim oldschoolowym i bardzo dobrze wykonanego, przy okazji świetnie grającego, to Luxa 2 Groovy będzie bez wątpienia dobrym wyborem. Ja ten głośniczek mogę Wam polecić, ponieważ spędziłem przy nim kilkadziesiąt godzin, słuchając naprawdę fajnej muzyki wydobywającej się z tego maleństwa. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, zapraszam też do oglądania innych filmów i pozdrawiam Was, cześć!